Nadchodzi dzień, w którym objawi się syn człowieczy i go wszelkie oko. I wielu ludzi będzie wtedy wołać do górpa, górków: Przykryjcie nas, gdyż nie możemy znieść dzień Jego powrotu. Nim przyjdzie Jezus, musi nadejść jeszcze w odstępstwo i musi się ujawnić syn zatracenia, który będzie zwodził ludzi, który będzie czynił takie rzeczy że wielu za Nim pójdzie. Zwróćcie uwagę, że Jezus Chrystus mówi, że będzie tak samo, jak za czasów Sodomy i Gomory. Jedli, pili, żenili się, zamoż wydawali i przyszedł Pan. To znaczy, że żyli tak sobie spokojnie, że myśleli, że to będzie już tak cały czas. A On przyszedł. I zaskoczeni zostali. Bo zapomnieli, dla kogo powinni żyć byli tak spokojni tak uspokojeni w sobie że byli chrześcijanami i czekali na dzień jego przyjścia zapomnieli przeczytać że to będzie ciemny dzień dla tych którzy mienili się chrześcijanami ale nie żyli słowem Jezusa a więc Przychodzi czas. Widzimy, jak ludzie żyją dzisiaj spokojnie, żyjąc w grzechach. Naprawdę rzadko można zobaczyć zaniepokojonego człowieka swoim stanem duchowym. Najczęściej widzisz ludzi, którzy sobie żyją po swojemu. Ciężko znaleźć człowieka zaniepokojonego, człowieka, który by chodził do Bożego Słowa, sprawdzał, czy tak w życiu wygląda, kontrolował swoje życie, badał, doświadczał, czy tak jest, jak być powinno. Mnóstwo żyje spokojnie, nie zastanawiając się nad tym, czy żyje słowem Bożym. To jest ten czas. Ludzie żyją spokojnie, robią swoje, wydaje się, że są bezpieczni. A będzie jeszcze bardziej. Będą jeszcze większe obrzydliwości. Zobaczcie, już dzisiaj cudzołóstwa jest pełno w kościele. A to jest jedyny grzech przeciwko ciału przeciwko świątyni. A ciało nasze jest świątynią Ducha Świętego, nie należy ono do nas. To Pan sobie wykupił to ciało, żeby mieszkać w nas, zapłacił najwyższą cenę, a będziemy pełno widzieć tego grzechu przeciwko ciału i nie będziemy widzieć, że człowiek jest zaniepokojony stanem swojego ciała. Będą ludzie żyć w ten sposób i będą myśleć, że jest w porządku nic mnie tak niepokoi jestem spokojny czy spokojna musi być w porządku skoro jestem spokojny spokojna no badam siebie nie mam niepokoju w sercu swoim musi być dobrze widzicie oszukano ludzi nie Biblia tylko własny pokój lub niepokój decydują o tym czy to jest dobre czy złe to słowo Boże musi zaniepokoić człowieka kiedy żyje w grzechu pokazując grzech Jeśli nie słowo Boże, to kto? Kto to ma pokazać? No przecież nawet Jakub pisze, że jeśli kto czyni, czyni różnicę między bracim przy wyznawaniu wiary, podpada pod zakon, który go uznaje grzesznikiem. Nie, nie pokój czy pokój, ale zakon mówi wyraźnie, kto jest grzesznikiem. I po to zakon jest dalej ważny, żeby pokazywał grzesznikowi, że jest grzesznikiem. Jest ustanowiony dla cudzołożników, dla kłamców, oszustów, prawda? Jest ustanowiony dla tych, którzy to czynią, odstępują od Boga, żeby zobaczyli, że są grzesznikami. Nie jakiś pokój, niepokój. Ja tak sobie myślę, że ze mną chyba jest dobrze. Wszystko ze mną jest dobrze, mój bracie, siostro. Fajnie jest ze mną właściwie. A co mówi na ten temat Słowo Boże? Ja nie mam niepokoju w swoim sercu, też czytam Biblię. Nie mam niepokoju, że, że coś jest nie tak. Nawet można czytać, kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Nie mam niepokoju. Czynię to, co. A w sens mi tak no, wychodzi. Nie muszę swojego życia położyć. Kościele, dla Chrystusa i Kościoła. Ja nie mam niepokoju w sercu swoim, że ja swoje życie używam dla siebie. Nie mam niepokoju. Może ty masz niepokój, ja nie mam. A więc jest ze mną w porządku. Z tobą jest coś nie w porządku. Bo się niepokoisz. Widzicie, to nie słowo Boże jest dzisiaj wyrocznią, czy to jest grzech, czy nie. Tylko mam niepokój albo nie mam. Serce moje mnie nie oskarża. Sumienie też mi nic nie mówi. To widocznie jest dobrze. Widzicie, kiedy grzesznik się opamiętowuje, jego sumienie i serce jest poruszone do głębi i człowiek sobie zdaje sprawę, jestem grzesznikiem, Boże, tylko Ty mnie możesz uratować z moich grzechów. Słowo Boże przekonało człowieka, że człowiek jest grzesznikiem. Jedynie Bóg może go uratować z jego grzechów. Zaczęliście w Duchu Świętym, na Słowie, a chcecie skończyć na lękach, albo nie? Pokoju, lub też nie? Na tym, co ja wymyślę, co ja ustanowię, czy co Ty sam ustanowisz? Nie. Słowo bardzo wyraźnie mówi, że kiedy zostałeś wyprowadzony z tego świata ciemności, stałeś się własnością. Chrystusa dla Jego chwały. Już nie możesz grzeszyć. Nie możesz być ego w zboże. Nie możesz iść własną prywatną drogą w zgromadzeniu świętych. Musisz uczyć się żyć w społeczności Ducha Świętego, tak jak Słowo Boże tego uczy. Żyć dla Jego chwały. I to jest coś bardzo ważne w czasach, kiedy jest takie odstępstwo. Kiedy jest taka lekkomyślność i brak zrozumienia Boga, i coraz więcej jest ludzi, którzy mówią, że to oni wyświadczają tak naprawdę Bogu łaskę. Jak się nie podoba, to, to nie będę przychodził na zgromadzenie. Wielkie co, zaoszczędzimy na meblach. Mniej zużyte będą. Nie musisz przychodzić, jeśli chcesz tylko niszczyć nam tutaj rzeczy w mieszkaniu. Przychodź, żeby żyć dla Pana. Fajnie, podoba mi się, jak ktoś przyjdzie żyć dla Pana. Niech tu siedzi, cieszy się, chwali Boga. Ja i mój dom mamy służyć Panu i to, co posiadamy. Jeśli korzysta z tego, to korzystaj tak, żebyś uratował się, czy uratowała. Dziwi mnie czasami, że ludzie ileś lat są w zgromadzeniu i nie mają łączności ze mną. Dziwi mnie to. Ale to jest właśnie to, że człowiek woli żyć swoim ego. Sam stanowić o swoim życiu. I nie czuję niektórych, że są moimi braćmi czy siostrami. Nie doznaję tego, bo Słowo Boże mi mówi, brakuje tego, tego widocznego owocu braterstwa. Że zbudują się nawzajem na dom dla Boga. Brakuje mi tego elementu braterstwa. I człowiek jest z Boże, ja nie doznaję, żeby to było braterstwo, żeby to była moja siostra, nie doznaję tego zbudowania. Doznaję, że to jest ego. Człowiek, który żyje dla siebie samego. Kiedy podoba się to jego ciało, to jest, a kiedy się nie podoba, to już robi wbrew temu, co jest ustalone. Nie doznaję, że to jest moja rodzina. Jezus bardzo wyraźnie powiedział: Że ci, którzy pełnią wolę Ojca, to jest mój brat, moja siostra, moja matka. On to powiedział pierwszy, nie ja. Są ludzie, którzy przychodzą do zgromadzenia, ale nie doznaję, że są moją rodziną. Musi być owoc bycia rodziną, że czerpiemy z tego samego krzewu. Rozumiecie, Jezus mówi: Przyjdę, i będą zbory. Jedni będą wzięci, drudzy zostawieni. Nie myślcie sobie, że będzie jakoś tak super inaczej. Jeśli nie będziesz czynić tego, co chce Pan, jeśli nie będziesz żyć Jego przykazaniami, nie będziesz zbudowaniem dla tych, wśród których przebywasz, i nie będziesz się budował z nimi na dom dla Boga, to marnujesz swoje duchowe życie. I człowiek może, rozumiecie, ościć się i może zmarnować swoje życie. Ale to, co to jest złym świadectwem, wcale nie jest zaprzeczeniem, że Bóg wezwał do siebie wszystkich ludzi, żeby się nawrócili i uratowali od kary śmierci za grzech. Ten obraz nie może powiedzieć, że to jest bezsensowne. Rozumiecie, diabeł ma coraz więcej fałszywych obrazów, które mówią, to nie ma sensu, to nie ma możliwości się udać. Czy Ty jesteś też takim obrazem, który mówi, to nie może się udać, moje życie pokazuje, że życie chrześcijanina jest ruiną? Czy raczej pokazuje swoim życiem, że życie chrześcijanina jest wzrostem duchowym, rozwojem, rozkwitem, chwałą? Zobacz, że możesz zmienić swoje życie, decyzje, kiedy naprawdę zobaczysz, że Kościół to nie jest zabawka, którą się można pobawić, że zbór nie jest miejscem, gdzie można demonstrować swoje ego, że to jest miejsce, gdzie możesz wygrać walkę o wieczność, kiedy robisz to, co chce Jezus, kiedy się Go słuchasz i żyjesz Jego przykazaniami. To jest miejsce, gdzie możesz nawzajem doświadczać, że jesteś zbawiany każdego dnia, czy zbawiana. Gdzie wyzwalaś się ze swojego ego, gdzie uczysz się być bratem, siostrą, doznawać tego, co jest cennością Kościoła. Miłe słówka nie są w stanie tego po prostu zapewnić. To musi być życie. Ty i ja musimy się słuchać jednego króla, tego, który pozwala nam się dzisiaj zgromadzać, który daje nam prawo, by się zgromadzić. Wiecie, to jest straszne, co dzisiaj dzieje się z ludźmi, którzy tak łatwo rezygnują z wieczności na konto własnego ego. A dzień Pana nadchodzi. Przybliża się. Nie daj się uśpić. Nie musisz być atrapą w chrześcijaństwie. Możesz być prawdziwy. Często robimy coś z powodu ludzi, bo wypada, bo powinno się. Nie musisz robić nic z powodu ludzi, że wypada i powinność. Nic nie musisz. Jesteś wolny, żeby czynić to, co chce król twój, Jezus Chrystus. Być tam, gdzie on chce, albo nie być tam, gdzie on nie chce. Nie jesteś zniewolony niczym, żadnymi rytuałami, żadnymi uroczystościami, żadnymi wymyślonymi prawami, które mówią, że musisz tam być. Nie musisz. Bo to, co musisz, to być ze swoim panem. Nie musisz kruszyć świętości swojej z powodu tego, żeby fajnie to wyglądało. Nie musisz gubić swojej czystości, żeby ludzie nie powiedzieli, że ty się tak odróżniasz. Nie musisz yy, przebywać z kimś, kto jest fałszywy, udając, że jesteś kochającym jego bratem czy siostrą. Możesz być prawdziwy. Niech Pan nas właśnie uwalnia, bo taki prawdziwy człowiek okaże miłość każdemu temu, który tego potrzebuje. Każdemu, bez wyjątku, czy będzie taki, czy inny. Ale też nie pozwoli się manewrować złemu. Bo oskarży, że Ty nie jesteś miłujący, bo Ty jesteś nieprawdziwy, bo inni to potrafią to zrobić, a Ty tego nie potrafisz zrobić. Przygotowujesz się na dzień Pana. To jest najważniejsze. Na no, uroczystość spotkania z Chrystusem. I to jest dobre, kiedy ludzie zaczynają to rozumieć w zgromadzeniu, ludzie zaczynają się przybliżać, żeby przygotowywać się na spotkanie z Jezusem. To jest cenność. I kiedy te rozmowy nasze, te wzajemne rozmowy na temat słowa, czy życia, czy doświadczenia, one bazują na tym, co osiągnął dla nas Chrystus. Ci, którzy umiowali Dzień Powrotu Pana, wiecie, sami widzicie, jak diabeł próbuje fałszywą nauką spowodować, że, że pewne rzeczy będą się wydarzać ale ludzie nie będą tego rozumieć. Słowo Boże mówi, że kiedy przyjdzie Jezus, całe niebo zajaśnie jak błyskawica, rozjaśnia niebo. Przyjście Pana będzie widoczne przez wszystkich ludzi na całej ziemi, na całej ziemi. Zobaczą Go. I będzie również coś się jeszcze działo przed przyjściem Pana. Będzie wielki ucisk, jakiego jeszcze nie było na tej ziemi. Gdyby Bóg go nie skrócił, to wszyscy chrześcijanie byliby wybici na tej planecie. Bo pamiętacie, takie były plemiona czy narody, które masowo czystkę robiły. Wybijając wszystkich, którzy nie byli z tego narodu, ale byli z tamtego, który chcieli co? Usunąć pośród siebie. I to już było na ziemi nieraz. Próbowano wyeliminować czy, czy, czy Żydów, czy wyeliminować Ormian, czy wyeliminować tam nie wiem, czy, czy Suci, czy jak oni się tam nazywali, czy, czy wyeliminować tych, którzy byli w Jugosławii, a nie należeli do, do tych czy do tych. Czystkę, robiono czystki po prostu i rozumieć na końcu, będzie czystka wobec tylko jednych chrześcijan. Bo słowo Jezus powiedział, że wszyscy was nienawidzieć będą. I wszyscy będą chcieli was usunąć z tej ziemi, i będziecie znienawidzeni przez wszystkich ludzi z powodu tego, że należycie do Chrystusa. To jeszcze musi się wydarzyć: że diabeł dostanie możliwość od Boga, żeby walczyć ze świętymi, i co powiedziane jest, i zabijać ich. To jeszcze musi się wydarzyć. To jeszcze musi się wydarzyć, że miłość wieloziemnie i wielu będzie żyło we własnym ego. To musi się wydarzyć, nim wróci Pan. Musisz przeżyć to, że, że będzie wielkie lekceważenie Jego słowa, będzie wielka lekkomyślność w życiu. Zobaczcie, z powodu tego, że miłość oziębnie, bezprawie się rozmnoży. Ludzie będą więcej czynić bezprawia w Kościele. Więcej jeszcze bezprawia. I nie będą wcale czuli się zaniepokojeni tym bezprawiem. Będą czuli, że są w porządku. Teraz ludzie, co czujesz? Nie czuję niepokoju. To znaczy, że jest w porządku. Rozumiecie, jaka nauka? Nie czuję niepokoju. Jest w porządku. O, teraz mam jakiś niepokój. Coś musi być nie w porządku. Co Słowo Boże mówi na ten temat? To ma niepokoić albo dawać pokój. Jeśli żyje każdym słowem, które z ust Pana pochodzi, Jezus mówi, nie umrzesz na wieki. Jeśli trwać będziesz w Słowie moim, a ono trwać będzie w Tobie, nie. Śmierci nie ujrzysz nigdy. Zobaczcie, jakie to jest cenne, kiedy my ludzie jesteśmy przejęci naszą wiecznością. Z powodu tego, co się dzieje, następuje uśpienie instynktu ratowania się, życia słowem Bożym, coraz bardziej żyje się jak świat. Ponieważ to również musi się wydarzyć. To wszystko musi się stać. Ale czy chcesz brać udział w tym negatywnym czy pozytywnym działaniu? Czy chcesz być wśród ludzi, wśród których ziembnie miłość i coraz więcej jest bezbożności, czy wśród ludzi, którzy miłują Pana i trwają w czystości, w uświęceniu? Oni nadal trwają w uświęceniu. Oni nie zniechęcili się widokiem, że tak wielu ludzi żyje po swojemu. Pięknie, kiedy taki głos rozbrzmiewa i w niebie, oni nadal żyją dla mnie. Bądź po tej stronie, bądź po tej stronie, która będzie również mogła zwiastując Ewangelię powiedzieć: To Bóg okazuje ci łaskę. Nawróć się, ale pamiętaj, wykorzystaj czas łaski. On ci pomoże we wszystkim, żeby dotrzeć do wieczności. Tam nawet głupi nie zbądzi, jeśli trzyma się Pana. Pomoże we wszystkim ten Bóg. On zaczął, on dokończy. Ale jeden warunek trzeba do Niego należeć. Nie zabrać siebie Bogu, żeby żyć dla siebie. On ma prawo decyzji w każdej sprawie. Nie ułatwiać sobie życia na ziemi kosztem odwrócenia się od Boga. A więc widzimy, że będzie coraz więcej ludzi, którzy mają fałszywy pokój i fałszywe bezpieczeństwo. Będą przychodzić, modlić się, śpiewać i żyć jak świat. Lecz ty uważaj, pilnuj się, jeśli chcesz dotrzeć do wieczności. Pilnuj się Pana, żeby do Niego zawsze należeć. <laughs> to jest bardzo ważne. W Księdze Daniela, 12 rozdział. Daniel miał wejrzenie w czasy ostateczne. I on y, dostał takie objawienie od Boga. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu, I, na, i nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu, w owym to czasie, wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest spisany do Księgi Żywota. W czasie tego ucisku będzie się to dokonywać. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Lecz roztropni jaśnieć będą, jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. A ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Daniel nie rozumiał tego. Był tak daleko jeszcze od tego momentu, o którym on tutaj się dowiadywał. To nie był ucisk, który miał spotkać Daniela. To był ucisk czasów ostatecznych. Jeśli jesteś dla własnego ego, to będziesz rezygnował z Boga, żeby uniknąć cierpienia. Ale jeśli jesteś tu z powodu Niego, to jesteś gotów przyjąć cierpienie, ponieważ On decyduje o twoim życiu. Kto jest przeznaczony na miecz, pod miecz, pod miecz pójdzie. Ale kto będzie walczył mieczem, od miecza zginie. A więc jak ważne jest, dlaczego jestem z Bogiem dzisiaj. Czy dlatego, że ja Mu wyświadczam łaskę i sobie zgrzeszę, no to powiem Panie Boże, Załatw to. To ma sposoby na to, żeby mój grzech wymazać. Mogę sobie tak grzeszyć i żyć? Czy jestem dlatego właśnie, żeby nie dać miejsca grzechowi w swoim życiu? A jeśli bym zgrzeszył, mam orędownika, nie muszę umrzeć zaraz. Mogę przeprosić i Bóg jest gotów przebaczyć mi. On rozezna, czy ja go szanuję, czy ja go wykorzystuję. Nie da się wykorzystać nikomu. Nikomu się nie da wykorzystać. Pamiętajcie o tym: każdy z nas, Bóg nie da się wykorzystać nikomu, ale pomoże każdemu, który naprawdę go chce i szuka jego oblicza, aby Bóg był wywyższony. Przebaczy, da oczyszczenie. To jest piękne. Ale nigdy Go nie lekceważmy. I nigdy nie zróbmy z niego sobie oczyszczalni dla swojego cielesnego, zmysłowego, demonicznego życia. On nie będzie tego oczyszczał. Oczyści każdego swego sługę, gdyby się zanieczyścił. Oczyści każdego, który wychodzi ze świata, aby przyjąć oczyszczenie. Oczyści. Pamiętajmy o tym, że on jest gotów. On jest tym roztropnym, pierwszym roztropnym, który w ciemnościach jaśniał wspaniałą światłością. I wielu przyprowadził. I dzisiaj jeszcze korzystamy ze światłości, którą jest Jezus Chrystus. Pamiętajmy, to jest wielka dla Ciebie i dla mnie odpowiedzialność być dzieckiem Boga żywego pośród mnóstwa dzieci bezbożnych. Wielka odpowiedzialność. Czasami dużo czasu poświęcamy bezbożnym chrześcijanom, zamiast poświęcić czas bezbożnemu światu. I chodzimy koło tych bezbożnych chrześcijan, tracąc czas na nich. Zamiast pomóc bezbożnemu światu, który potrzebuje, a nie wie, że tego potrzebuje, ci wykorzystali już Boga i chcą dalej go wykorzystywać. Dla swoich niecnych pomysłów. A więc, nim przyjdzie powstanie z martwych, przyjdzie ucisk. Dopiero później będzie zmartwychwstanie. Kiedy przyjdzie, Jezus Paweł pisze, pośle anioła z trąbą, ogłaszając zmatwistanie. Wszyscy na ziemi zobaczą Jezusa wracającego po swój kościół i tylko kościół wyjdzie naprzeciw Jezusowi na oczach wszystkich. Tak jak na oczach wszystkich Jezus był uniesiony, tak kościół wyjdzie naprzeciw swego Pana. To nie będzie takie widowisko, nikt nie będzie wiedział o co chodzi. Zniknęło już ludzi z ziemi, i, i my nie wiemy o co chodzi. Próbują tak to pokazać to jest po prostu oszustwo. Wszyscy będą mieli świadomość, że stracili czas swego nawiedzenia. Co zostaną ludzie, będą wiedzieli, że nie wykorzystali czasu swego nawiedzenia. I potem będą spadać jeszcze na nich te rzeczy jak słowo Boże mówi. I będą im języki gniły w buziach i wszyscy będą bluźnić Bogu. Nie będzie już na ziemi żadnego, który kocha Pana. I chociaż to wszystko na nich będzie spadać, oni będą bluźnić Bogu wszyscy. I nie przyjdą do upamiętania. Już nie ma już czasu upamiętania. Skończył się czas. Kiedy Kościół pójdzie do Pana swego, kończy się czas łaski. Gdzie chcesz być, ty, w której grupie chcesz być. Jeśli chcesz być w grupie tych, którzy wyjdą naprzeciw Pana, słowo bardzo, bardzo wyraźnie pokazuje ludzi, którzy oczekują przyjścia Pana. Co oni robią? Czy apostołowie pisali, czy Piot, a wy którzy wiecie, że ten dzień nadejdzie. Co macie robić, wiedząc, że ten dzień nadejdzie? Bawić się w światowe chrześcijaństwo? Żyć po swojemu, w domach swoich? Co macie robić? Przygotowywać się, oczyszczać się, żyć dla Jego chwały, wykorzystać jeszcze czas, żeby Jezus był uwielbiony. A więc, jak ważne jest, co jest w moim sercu, co jest w moim umyśle, co jest w moim codziennym życiu, czym jestem napełniany, do czego dążę, ku czemu zmierzam, czy mam jeszcze ochotę, Żyć z Bogiem teraz i na zawsze. Nie jest łatwo być chrześcijaninem i mówić nie tym, którzy myślą, że musisz powiedzieć im tak. Ale słowo nie bardzo często jest świętym słowem, oddzielającym od zła tego świata. Nie będziesz chodził w jednym jarzmie z bezbożnym. Nie będziesz miłował tego świata. byś się będziesz miłował ten świat, stań się nieprzyjacielem Boga. Nie będziesz żył w grzechu, bo dzieci Boże nie żyją w grzechu. Pomyśl, co masz zrobić, żeby pozbyć się tego zła, które spowodowało, że oddzielony, czy oddzielona zostałaś, czy zostałeś od zboru tego. Że już nie jesteś częścią uświęcenia, porzucenia zła, tylko stałeś się częścią świata. Czy stałaś? I wróć do pierwszej miłości, w której doznawałeś, że oddałeś siebie Panu i Kościołowi, żeby być jedno. A więc widzimy, że przyjdzie ucisk. Księga objawienia, siódmy rozdział. Od dziewiątego wiersza. Potem widziałem oto tłumu wielki, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu i ze wszystkich plemion, ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach, i wołali głosem donośnym mówiąc: zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców i czterech postaci upadli przed tronem na otwarze swojej i oddali pokłon Bogu, mówiąc Amen, błogosławieństwo, i chwała, i mądrość, i dziękczynienie i cześć, i moc i siła. Bogu naszemu na wieki wieków, amen. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie: Któż to są ci, przyodziani w szaty białej, skąd przyszli? I rzekł mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka. Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie osłoni ich obecnością swoją, nie będą szłaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońca ani żaden upał. Ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pas i prowadził do źródeł żywych wód. I otrze Bóg wszelką ze zoczu ich, później to spotykamy w dalszej części w XX rozdziale też. A więc widzimy lud, który przychodzi z wielkiego ucisku z całej ziemi. Z całej ziemi, na całej ziemi będą wyszukiwani chrześcijanie, żeby ich zabić, z powodu Chrystusa. Nie będzie żadnego miejsca na ziemi, które by mogło być jakimś oddzielonym narodem, gdzie chrześcijanie mogliby się ukryć przed wszystkimi innymi narodami. Wszystkie narody będą pałać nienawiścią. Wszystkie narody. Z powodu czego? Że Chrześcijanie grzeszą, zabijają, żyją dla swego ego? Nie, z powodu Chrystusa. I że oni nie chcą żyć dla swego ego, nie chcą żyć jak świat. Chcą żyć dla Boga i nie oddadzą chwały szatanowi, nie skłonią przed nim swoich kolan i nie dadzą się oznaczyć szatańskimi znakami. Wszystkie narody będą pałać nienawiścią. I to są ludzie, którzy wyjdą z wielkiego ucisku, ale Bóg, Ocze i józef. Pamiętaj o tym, że, że nie jesteś dla fantastyki w kościele, nie jesteś dla jakichś pomysłów. Jesteś w, w narodzie, który będzie znienawidzony przez wszystkie narody. Jesteś częścią organizmu, który będzie chciał ten cały świat zabić, zniszczyć, usunąć z tej ziemi. Ale tak samo nienawidzony był ten, który. Jest głową tego kościoła, tego narodu, Jezus Chrystus. Jeśli On powiedział: Ja cierpiam, wycierpieć będziecie, ale zatem później idzie co? Otarcie łez przez Boga, i nie będzie już tam śmierci, i nie będzie już tam bólu, nie będzie nic z tych rzeczy u Boga. Przeżyjesz to na ziemi, tą całą nienawiść, jaka, jaka też spotka Twojego Pana, ale potem wieczną radość z Bogiem, albo możesz uciec od tego i żyć z tym światem. I atakować chrześcijan, że są nierozumni, że nie mają miłości, że nie mają uznania dla człowieczeństwa. I pewnego dnia skończyć w jeziorze ognistym. Pamiętaj, że w dużej mierze piersi, którzy będą pałać tą nienawiścią, będą ci, Chrześcijanie, którzy odwrócili się od Boga, bo Jezus powiedział będą wydawać swoich braci. Wiedząc, kto to jest, będą wydawać, żeby ułatwić działanie wrogowi. Chwała Bogu, że dzisiaj również można przyjść do tego Boga i doznać, że to jest poważna sprawa i moje życie. Całe wieczne życie. On może skierować do siebie, do swojej radości. W objawieniu 13.7 napisano i dozwolono mu wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać i dano mu też władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami. A więc lud Boży żyje na ziemi. Bóg pozwala Szatanowi przejąć wszystkie narody. Pozwala na to, żeby został zaatakowany Kościół. Czy możesz to zrozumieć? Tak samo jak pozwolił, żeby jego syn był ukrzyżowany na krzyżu Golgoty. Czy możesz to zrozumieć? Jeśli rozumiesz, że Jezus był ukrzyżowany na krzyżu Golgoty i poniósł tam konsekwencje, zrozumiesz również i to doświadczenie i powiesz, Boże, Ty decydujesz o wszystkim. Twoja wola, nie moja, niech się stanie. Jestem gotowy przyjąć to z Twojej ręki, Panie, wiedząc, że to mi nie oddziela od Ciebie, że nie staję się kimś, kogo Ty nie kochasz, ale kimś, kogo bardzo kochasz. I pozwalasz mi doświadczyć swego Syna w swoim życiu. Tak jak on był, zatakowany i znienawidzony, taki ja jestem znienawidzony z powodu Jego tu na Ziemi. Ale musisz być z nim, jeśli to ma, ma być Twój udział, bo jeśli będziesz żył jak świat żyje, nie będziesz miał udziału w tych sprawach. Szybko pójdziesz za Diabłem, bo obłęd przyjdzie na ciebie i uwierzysz kłamstwu. Bo ci, którzy nie umiowali prawdy, żeby nią żyć, na nich przyjdzie obłęd, tak mówi Słowo Boże, i pójdą za diabłem. Bóg też podejmie taką decyzję. To on pośle obłęd. A więc jest ważne, żeby dzisiaj żyć dla Jego chwały, nie tracić czasu, oczyścić się z tego, co jest potrzebne i zachowywać w czystości szaty swojej, pilnować Pana, aby do niego należeć każdego dnia, aby w czasie, kiedybym dożył tego ucisku, żebym był gotowy powiedzieć. Bogu tak, tak, Boże, Ty tak zadecydowałeś. I mogę poddać się temu, bo do Ciebie należy moje całe życie mój duch, dusza i ciało jest Twoje. I nikt nie stanie oddzielić mnie od Ciebie, mój Boże. Ani śmierć, ani życie, ani głód, ani chłód, nic nie stanie. Mogę być Twoją własnością teraz i na zawsze. I to jest bardzo ważne. Wiemy, znamy z 25 rozdziału Mateusza słowo na temat sądu, który Chrystus nad swoim ludem, nad kozłami i owcami wykona. Jak oddzieli owce od kozłów, jedni pójdą do Jego prawica, drodzy po Jego lewicy. I wtedy jednym powie: wejdźcie do mnie, do mojej radości, bo żyliście dla mnie. A drugim powie, idźcie precz, bo nie żyliście dla mnie, żyliście dla swego ego. I każe ich wyrzucić do jeziorogni z tego. Zobacz, jak bardzo ważne jest, dla kogo żyjesz dzisiaj. Komu oddajesz swoje życie? Czy grzechowi, czy Jezusowi? Oby Lud Boży miał tą trzeźwość i rozwagę dzisiaj, żeby oddawać swoje życie Jezusowi dalej. Nie Grzechowi, żeby każdy z nas pamiętał, idąc drogą życia, żeby żyć dla Jezusa, nie dla swego ciała. Oby tak było. Bo nikomu, myślę, kto należy do Pana, nie zależy, żeby inni poginęli. Zależy, żeby się upamiętali i do Boga należeli. Ale nie idzie oszukać Boga. Człowiek musi. Pojąć, że nie, nie mogę z Bogiem bawić się, że potrzebuję Jego, żeby naprawdę mieć serce, które jest według serca Bożego, to co wczoraj też Ariel mówił tam, że Dawid wołał, odnów swego ducha we mnie. No i Szymon też, odnów swego ducha we mnie, że wiedział, że utracił coś, co mu pozwalałoby dalej żyć z Bogiem. Oczyść serce moje. Bo zagubiło się. Bo straciłem trzeźwość i zacząłem nurzać się w czymś, co nie jest bliskie twemu sercu Boże. Oczyść moje serce, bo bez tego czystego serca nie będę mógł z Tobą żyć. Kiedy to Dawid wołał? Przed rozmową z Natanem, czy po rozmowie z Natanem? Po rozmowie z Natanem. I na ten powiedział, lecz Bóg okazuje ci miłosierdzie. Nie zginiesz. I Dawid mu powiedział, skoro tak, to w porządku, cieszę się, Panie Boże. On wiedział, że musi to uporządkować. On wiedział, że musi przyjąć karę, która go spotkała za to, co zrobił. I on mówił, niech Bóg wejrzy na moje ukorzenie się. I wiedział, że potrzebuje, żeby jego duch był odnowiony. Żeby Bóg nie zabierał mu tego ducha, który jedynie może go przeprowadzić przez te światowe doświadczenia, zachowując go w społeczności z Bogiem. Zobacz, jakie to jest ważne. Łatwo jest grzeszyć. Ale czy równie łatwo jest się oczyścić? To już jest trochę inaczej, prawda? Bóg jest Bogiem. Musi się wykonać coś wtedy. To nie jest napstryknięcie, że tak już zobaczy ilu ludzi dzisiaj niż jest Bogiem, dlatego że myślą sobie, że Bóg na pstryknięcie działa. Nie ma już potrzeby uświęcenia, życia w czystości. Bo Bóg. Odebrał swego ducha, który by napominał człowieka, że jesteś tu z powodu Boga. Jak ważne jest wtedy, Boże, ja wiem, że Ty nie możesz mieszkać w nieczystej świątyni. Pamiętacie jak za królów izraelskich, jak czytamy historię Izraela, co ci królowie zrobili, kiedy się upamiętywali, pamiętacie? Przychodzili z powrotem, jak Manasys, i to, co wcześniej wniósł do tej świątyni, te obrzydliwości zaczął z tej świątyni wyrzucać. I on przecież, Bóg mu już przebaczył, zabrał go stamtąd, uczynił go znowuż królem. Mógłby powiedzieć, no, Bóg już uznał wszystko za załatwione. Nie, on wiedział, że Bóg z powrotem pozwolił mu być królem, po to, żeby on wyrzucił to, co wcześniej wniósł do tej świątyni. I on to zrobił. I on to zrobił, nie zmarnował już swego życia jako król na to, żeby robić uroczystości. On zabrał się za oczyszczanie tego, co na bałaganiu. I to jest cenność, żeby nie marnować życia już. Bo ja jestem teraz dzieckiem Bożym, to ja mogę sobie żyć jak świat i jestem zbawiony. Nie! Nie! Dziecko Boże nie ma życia jak świat. Nie ma rozwiązań światowych w swoim życiu. Rozwiązania od Boga są dzisiaj dla Ciebie i dla mnie. To jest ważne. Będzie ucisk. I są ludzie, którzy w ten ucisk wejdą. My nie mamy pojęcia, czy to my będziemy, czy następne pokolenie. Ale przyjdzie ten czas, kiedy ten ucisk się zacznie. Zobacz, jeśli dzisiaj nie potrafisz być bratem, siostrą w czystości, żyjąc dla Boga. Jak będziesz żył w chwili takiego doświadczenia? Dzisiaj jest najlepszy moment, żeby się tego uczyć. Oczyszczaj się, trzymaj w czystości swoje szaty. Oczyszczaj je w krwi Jezusa. Nie zgadzaj się na bezprawie. Pamiętaj, że jesteś kościołem, cząstką kościoła samego Jezusa Chrystusa, króla królów, pana panów. Syna Boga żywego. Syna człowieczego. Cząstką Jego jesteś. Rozumiesz? Już nie należysz do siebie. Myśl jako cząstka Chrystusa, że jeśli grzeszysz, to co robisz teraz? Hańbisz głowę swoją. Dokładnie to robi chrześcijanin, kiedy grzeszy. Hańbi głowę swoją. A kiedy żyje, Posłuszeństwie Jezusowi, żyje dla Jego chwały. Pamiętajmy, że chrześcijaństwo to jest naród Bożych Wybrańców, którzy zostali wywołani z tego świata, żeby nie żyć już dla siebie, ale dla Boga. Trwaj w tym, pilnuj tego, staraj się o to, dąż do tego, nie marnuj czasu. Masz czas, nie chodzisz do pracy, to nadal jesteś przecież narodem Chrystusa. Chodzisz do pracy, nadal jesteś narodem Chrystusa. W każdym czasie jesteś dla Niego, dla Jego chwały. Trzeba to zobaczyć. Żeby uczyć innych, trzeba samemu życie położyć dla Pana. I żeby inni wiedzieli, że Ty nie żyjesz dla siebie, ale żyjesz dla Boga swego i myślisz, jak najwięcej żyć dla Boga. Przyjdzie czas. Pamiętajcie, diabeł się nie będzie mylił. On wie, którzy do Niego nie należą. Jeśli otrzymał prawo zabijać świętych, to On wie, którzy są święci. Będzie tropił, śledził. Będziesz obiektem ogólnego zainteresowania, jeśli będziesz świętym człowiekiem. Całego świata, cały świat będzie Tobą zainteresowany, żeby Cię znaleźć i zabić. Widzisz, jaki ważny jesteś wtedy? Jesteś naprawdę w widoczny sposób oddzielony od tego świata. Jesteś święty. Już nie będzie tego zasłonki, która jest dzisiaj. Będzie wszystko odsłonięte. Ta cała nienawiść świata do świętego będzie odsłonięta. Już nie będzie ukryta ze wołalkami, tylko będzie jawna. Nikt się nie prosi, żeby być w tym czasie. Panie, wyznacz mnie, ja chcę tam być, koniecznie. Ale jeśli tam będę, czy Ty będziesz, to pamiętaj, że to jest przywilej być świętym. Przywilej być świętym, nie być częścią tego świata, za który zapłacił Jezus na krzyżu Golgoty. I poczytuj to sobie za wywyższenie. Że świat ciebie nienawidzi. Z powodu Chrystusa. Nie poczytuj sobie to za to, że, że to jest coś strasznego, co cię spotyka, tylko niech to będzie dla ciebie chwałą. Skoro Możesz uznał hańbę Chrystusową za chwałę wyższą od chwały Egiptu, to tym bardziej ci, którzy w tym ucisku będą, będą uznawać sobie to za chwałę, że mogą zostać zabici z powodu wiary w Jezusa Chrystusa i życiu w Jego świętości, bo wiedzą, że Księga objawienia już powiedziała, że będą stali tam przed obliczem Najwyższego, w czystych szatach i Bóg będzie ich Bogiem, którego będą mogli oglądać. I który będzie się nimi chlubił. Chwała Bogu! Żeby nie bać się tego, że należy do Jezusa, ale cieszyć się, że mogę należeć do Niego. Trzymaj wszystko, co dobre. Trzymaj się świętej odwagi, która pozwala Ci żyć na świecie i nie udawać świata. Trzymaj się w każdej pozycji, która pozwala Ci być tym, który należy do Chrystusa, bo to jest piękne, że możesz być inny niż jest ten świat. Chociaż. Niezbyt przyjemne, ale piękne. Jeśli możesz powiedzieć grzechowi nie, gdzie świat mówi tak, to jest to piękne. Świat może powiedzieć, ty jesteś niezwyczajny, nieludzki. Ale czy świat może się wypowiadać o tym, co jest dobre, a co złe? To nie jest sędzia. Sędzią jest Bóg. Niech Pan pomoże Tobie i mnie żeby nie stracić tutaj czasu. Żeby nie stracić tutaj czasu. Bo można się natrudzić koło ludzi, którzy nie chcą żyć z Bogiem. Tak jak koło rzeczy tego świata. Możesz się trudzić, to i tak pójdzie w ogień. Bezbożny też pójdzie w ogień. Musimy rozeznawać, czy my sami się chcemy ratować i czy chcą się ratować ci, którym chcemy pomagać w Kościele. I żeby też nie wchodzić w te. E, w te opowieści fantastyczne. Wiecie, Duch Święty jest mocny poruszyć serce człowieka. Jezus powiedział, kogo Ojciec przeznaczył, do mnie przyjdzie. Ja się też tego spodziewam, że jak ojciec przeznaczył, to ten człowiek się poruszy w sercu swoim i przyjdzie do Pana. Albo mogę spróbować sam przyprowadzić swoimi opowieściami i sobie napytać biedy. Jezus tego nie robił. Mówił: Jeśli ojciec przyprowadzi, to ten człowiek przyjdzie. A ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Możemy być pewni. Wiara przychodzi do serca i człowiek doznaje wezwanie do Boga, Bóg woła, człowiek musi na to wezwanie odpowiedzieć i wychodzi, aby żyć z Bogiem. I jemu chwała za to, że nawet kiedy będzie ucisk, to wiecie, ja wierzę, że się nadal będą jeszcze ludzie, którzy nie są zapieczętowani jeszcze, jeszcze się nawrócą. Wiedząc, że za chwilę zostaną zabici, bo zobaczą naprawdę Pana. Pan do ostatniej chwili daje czas. Jeśli kto się nawróci, przyjmie jego, będzie zbawiony. Chwała Bogu za to. Amen.